masz coś takiego, że tak naprawdę nie wiesz, jaki będzie finał tego, tak naprawdę nie wiesz, jaki będzie efekt końcowy. Zamierzenie możesz mieć zupełnie inne, ale koniec może cię mile zaskoczyć tak naprawdę. Chciałbym pokazać ulotność czasu i ulotność momentu i chwili. Stwierdziłem, że wykorzystam kartony przemysłowe, czyli surowe, zniszczone kartony, które poddam próbie ognia. I tak po prostu przygotowywałem ze swoim kolegą fotografem. Zaczęliśmy przyjmować próby i robić im zdjęcia poszczególne, które staną się punktem wyjściowym przyszłej pracy. Wybrałem te, które mnie interesują i które chciałbym pokazać i zacząłem je przekładać po prostu w formę swojego takiego emocjonalnego podejścia w rysunku. Ogień w tej pracy ma dla mnie tak naprawdę kluczowe znaczenie. Pokazuje też formę przemijalności i tego, że coś się zaczyna, coś się kończy i tak jak nasze życie tak naprawdę. Bardzo lubię, kiedy oglądający te prace patrzą między siebie albo z takim pytającym wzrokiem, albo mówią sami, że czuję zapach spalenizny, czuję ten zapach, który potrafi zostawić ogień. To jest dla mnie coś niesamowitego, że forma rysunkowa potrafi przypomnieć zapach, jakim jest zapach ognia tak naprawdę. Pracuję w domu, moją pracownią jest mieszkanie, w którym mieszkam tak naprawdę. W mieszkaniu dużo jest elementów, które mają czarny kolor tak naprawdę i taki symboliczny dla koloru spalonych rzeczy. Nie bez przyczyny, nie wiem, wybieram czarne rzeczy, które jakoś tak kojarzą mi się też z ogniem. Wcześniej przed kartonowymi rzeczami rozpocząłem swoją przygodę z kolorem, z kredkami, tworząc naturę tak naprawdę, tworząc bryły i formy kwiatowe, ale tylko i wyłącznie te kuliste, które miały dla mnie jakieś takie ogromne rzeźbiarskie znaczenie i wybierałem tylko te gatunki i te, które robiły na mnie największe wrażenie albo które fascynowały mnie i fascynują tak naprawdę do dzisiaj. I tak zacząłem pracę z chryzantemą i z jej ogromnym znaczeniem dla kultury wschodu. Drugim kwiatem była piwonia Sarah Bernhardt i historia tak naprawdę związana gdzieś tam z uczuciem i z tym po prostu, że chciałem pokazać jak gdyby w tym wszystkim tą dzikość tego kwiatu tak naprawdę. Później pracowałem z hortensjami. Tą bryłę tej kuli wpisałem dodatkowo w talerz Royal Copenhagen i tak powstało właśnie poszukiwanie królewskiego błękitu. To moja temperówka, z którą praktycznie codziennie pracuję i z którą się nie rozstaję podczas pracy. Ma możliwość wyostrzenia grafitu, kredki w trzech różnych kątach. Ostrość, którą zazwyczaj pracuję, to ta na pierwszym poziomie, czyli najostrzejsza. Ten czubek jest tak ostry jak igła. Budowanie jak gdyby całej tej formy, tego w jaki sposób to przekazujesz, jak to pokazujesz, jest bardzo czasochłonne. Nazywam to wielokrotnie, że jest to taka jubilerska praca, bo każdy szlif ma znaczenie, każde, wiesz, twoje dotknięcie i każde budowanie napięcia kolorystycznego i tego, wiesz, w jaki sposób one mają na siebie oddziaływać, no to są po prostu wielokrotne, wiesz, godziny, które spędzasz tak naprawdę nad tym. Dlatego tych prac na razie jest stosunkowo niedużo tak naprawdę. Co mnie najbardziej interesuje w kartonach i co jest takie, że sięgam po nie, że zwracają moją uwagę, to fakt tego, że można nadać im kompletnie inne znaczenie, że mogą po prostu posłużyć czemuś kompletnie innemu, że można zbudować formy, które będą traktowane i pokazywane w formach sztuk wizualnych. Dlatego jest mi to cały czas gdzieś tam bliskie tak naprawdę i potrafię cały czas się na tym skupiać i wielokrotnie pomysły, jakie mi przychodzą, to przychodzą mi na przykład związane właśnie z kartonem albo z papierem.